Cześć moi drodzy, witam was z pięknego miejsca, które się nazywa Aberzwi. Krótko mówiąc, lokalnie mówią Aber. Słuchajcie, co ja tutaj robię? No na pewno odkrywam nowe miejsca dla was. Widzimy tu przy okazji córkę, która tutaj studiuje na uniwersytecie. Poza tym, słuchajcie, no nowa destynacja. Proponuję wam, to jest takie połączenie troszeczkę tutaj Madery i Wysp Kanaryjskich. Przede mną jest biblioteka, mam miasteczko. Może słuchajcie, tutaj w oddali jest też morze tak zwane irlandzkie. To morze ma duże odpływy i przypływy. Za mną też jest wzgórze, słuchajcie, które ma fajną kolejkę starą, gdzie można sobie powjeżdżać. No i co? No powiem wam szczerze, podoba mi się tutaj. Siedzę już około tygodnia. Spędziłem tu Wielkanoc parę dni. Pogoda jest niesamowita, słuchajcie, około 20 stopni codziennie. Świeci piękne słońce. Lekki wiaterek. Teraz tu się troszeczkę pobracam, zobaczycie sobie tutaj drugie wzgórze, które też jest przepiękne. To jest wzgórze, słuchajcie, ze starym zamczyskiem. Jak widzicie, tutaj są tylko ruiny, ale jest pięknie zadbane. Tutaj lokalni sobie spędzają czas. Jedzą sobie fish and chips, piją kawę, piweczko, także naprawdę no, miejsce jest bardzo urokliwe. No i zapraszam was tutaj, żebyście przyjeżdżali, bo widzę, że ta Walia po prostu jest taka jeszcze dzika, nie taka skomercjalizowana. Jest to mój pierwszy pobyt, słuchajcie, w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że sami popowiecie mi też o jakichś takich miejscach, które są tutaj też godne polecenia, czy Walii, czy Wielkiej Brytanii, czy Szkocji, czy tutaj na wyspach. No ja mam chyba szczęście, że to jest moje pierwsze takie miejsce tutaj na Wyspach Brytyjskich, Anglii, Wielkiej Brytanii. No i ten region tutaj Walii, którym ja tutaj jestem akurat, no to powiem wam szczerze, no mnie zachwycił. Jest to też bardzo międzynarodowo. Dlaczego, słuchajcie? Ponieważ jest tutaj uniwersytet, na którym studiuje około 10-15 tysięcy ludzi, więc bardzo dużo narodowości, dużo fajnych knajpeczek, hiszpańskich, włoskich, marokańskich, algierskich, także oczywiście lokalnych, dużo barów z kawą i tak dalej. Ja to się tak troszeczkę obracam, żebyście mieli ładne widoki, ale oczywiście też pod obrazy wam jak najbardziej podłożę rzeczy związane tutaj z miejscowością. Także fajna miejscówka, wyluzowałem się tutaj, odpocząłem, no i jak będziecie tutaj w okolicy, to zapraszam was do Aber. Cześć, pozdrawiam, Aleksander. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. I jeszcze raz wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.